Drużyna piłkarska KP Brzeg Dolny w sobotę 13 kwietnia zainaugurowała rundę wiosenną, wygrywając na własnym boisku przy ulicy Kolejowej 7-0 z Pumą Pietrzykowice. Mecz idealnie ułożył się dla gospodarzy. Wielkie strzelanie rozpoczęło się w 22 minucie. Po asyście Janiaka piłkę do siatki przyjezdnych skierował Marek Gacek. 7 minut później bramkę zdobył Jakub Kulej. Chwilę później było już 3-0. Tym razem bramkarza przeciwników pokonał ponownie Gacek. Do przerwy wynik nie uległ zmianie. Tym samym to KP do szatni schodził z 3-bramkowym prowadzeniem. Po wznowieniu meczu kolejne bramki dla gospodarzy były już tylko kwestią czasu. Na listę strzelców wpisali się jeszcze Tomasz Urban dwukrotnie, Damian Kokociński oraz Maciej Pomiećko. Bardzo długo czekaliśmy na ten mecz ze względu na warunki atmosferyczne. Tym bardziej cieszymy się z tak wysokiego zwycięstwa. Nie popadamy w jakiś wielki zachwyt, dalej będziemy pracować ciężko i cieszymy się, że zrobiliśmy krok do przodu. Myślę, że pierwsze koty za płoty, zwycięstwo gdzieś tam z Pumą Pietrzykowice. Nie ma, myślę, co wyciągać jakichś dalekosiężnych wniosków. Myślę, że to dopiero po 5-6 kolejkach będzie można stwierdzić, który zespół jest mocny w rundzie wiosennej. W trakcie spotkania na boisku pojawili się nowi zawodnicy. W bramce stanął Piotr Król, na prawej obronie Jakub Kulej, na lewej pomocy Filip Janiak oraz na środkowej pomocy Marcin Korkosz. No przede wszystkim bardzo cieszy zwycięstwo. 3 punkty na inaugurację to dla nas najważniejsze. Cieszymy się, że też strzeliliśmy 7 bramek, nie tracąc żadnej. To dla nas najważniejsze. No długo wyczekiwana ta rozpoczęcie tej rundy wiosennej. No i tylko się cieszyć. No, myślę, że na tle zespołu pozytywnie dzisiaj się zaprezentowali. No, jestem generalnie zadowolony z ich podejścia i postawy. Dzięki zwycięstwu KP Brzeg Dolny z 44 punktami umocnił się na pozycji wicelidera, tracąc 6 oczek do zespołu LZS Stary Śleszów. Cieszymy się ze zwycięstwa, na pewno z dobrej dyspozycji strzeleckiej napastników, mówię to o Marku Gacku i Tomaszu Urbanie. Myślę, że nie wszystko jeszcze dzisiaj wychodziło, ale najważniejsze, że zespół chciał par przez całe 9 minut do przodu. Była ta chęć zdobywania bramek i przez to należą się podziękowania zawodnikom. Kolejny mecz zostanie rozegrany na wyjeździe. Rywalem KP będzie Orzeł Sadków.